Hej, hej, dzień dobry, dzielni wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. I nadal rozwiązujemy sprawę w Lunden, sprawę zabójstwa tego tutaj gościa, który zarządzał po prostu tą miejscówką. Wybiliśmy dwóch typków, którzy byli powiązani ze sternikiem. Gościem oczywiście związanym z zakonem ukrytych, także zobaczmy, czy udało nam się pozyskać na tyle danych, żeby móc go zweryfikować. Eivor, we didn't see you enter. Obejmowali się. It's about time you found each other. Stop tiptoeing around it. Yes, I've found Stowe and he's found me. And here we are, together. Have you stepped out today? There's a strange feeling brewing in the streets. I've heard the shouts. The deaths of Abgors and Frieswith have angered many. Let's hope the Compass numbers among the offended. I don't doubt it. But are we ready for him? Co wiesz o Snowinku? It's time we focus on the Compass. Gather all we know and lay it out, plain as day. Aye. Jakiś za i przeciw? We let fly the feather dart, squeezed raven ink from a loathsome leech. Now we wait, wolf tensed, for the master of the river rip to return and revenge his shaken warriors. Well, well, this one's got the gift of all in's meat. What's on your mind, Stowe? We know the Compass is a sailor, a captain from Francia. And he won't like hearing he's got a leak in his hull, so to speak. With the death of the leech and the arrow, you want to hit back. We can't know how or when. Apart from this, the man's invisible. Coward, if you ask me. Burn in your hell, you bloody reeves! What? We're pinned in! Is there another way out? Tower! There's an open window they can't have reached! I'll go up. You find a way out. Proszę, proszę. Ktoś nas chciał tu uwięzić. Nieładnie. Okno. Gdzie dalej jest okno? A, dobra, już widzę. Cyk. Ja wam dam, kurde. Frajerstwo się szerzy. Tutaj, w domu pana. Takie rzeczy? No to nie jest otwarte okno, ale spoko. Ups. Oh shit! A to nie tylko kościół podjarali, tylko wszystko dookoła. Oj, Byszku, mamy i sternika, proszę, proszę. Szczegóły, śledź zadanie, oczywiście, że tak. They're blocked inside. Let them burn. No to co? Lecimy z kolegami. Dzień dobry. Zapraszam. Możecie mi pomóc przy okazji. Myk. O, mamy jednego out. Ty, drugiego też można nadepnąć. Pięknie. I super. Dobra, najpierw łuczników. Cio. Łucznika, łucznika, dawaj. Popatrz, co za będa. Cyk. I jeszcze został jeden. Jakiś jenoman. Jeoman. Śmiesznie się nazywasz, gościu, musisz zginąć. No cóż, a teraz prowadźcie do sternika. Wiemy przynajmniej, kto nim jest. Nie musimy szukać.
Katedra Świętego Pawła. No poszła z dymem, no. Cóż tu rywać, cóż zrobić. I had a view of the city from the roof. There's a new flotilla in the harbor. The compass, bastard. If we commandeered the Springwoods at Avgosport, we could rain a cloud of arrows on the invaders. I'd sooner take the flank and go around this army to the boats. If we cut the head off this beast, the Order's men will be easy to rout. Balisty ze stołu, atak z flanki z Erkę. Kurde, no mogą być balisty w zasadzie. W zasadzie mógłbym też iść sam i być może zrobić jakieś skryte zabójstwo. Mam dziwne wrażenie, że jak była tutaj... Mam dziwne wrażenie, że jak wybraliśmy jedną z tych dwóch opcji... to... Ktoś może tutaj zginąć. Ktoś, kurde, może tutaj zginąć. Nie podoba mi się to. Bo mogliśmy iść same, No, ale z drugiej strony, jakbyśmy poszli sami, to oni mogliby później tak naprawdę przyjść i nam pomóc, nie? I wtedy mogłoby się skończyć to też tragicznie. No, w każdym razie mam wrażenie, że tu będzie jakaś ta... Jakieś głębsze... Czekajcie, ale... Atakuje od strony z te... No dobra, a jesteśmy w stanie zrobić to tak? A, tam jest, dobra. Dzień dobry. Ja tu tylko przechodzę. Do wody, do wody, do wody. Cyk. No dużo was tutaj. Mamy czas, żeby się schować. W takim razie, oj. Kolejne balisty. Nie wiem, czy nas będą widzieć, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Chyba tam ktoś chodzi, nie? Jest tam chyba sternik. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, tutaj obszar desynchronizacji. Ty, gościu, możesz być sternikiem. This is the compass, large enough to ford an ocean. Every last man, woman and child in this shithole city. Dzień dobry, panie sterniku. O ty kurde. Jaki twardziel. None of you lift a finger to aid your master. No, naprawdę. Chodź tutaj. O ty kurde, Mendo. A jesteś w stanie sam to rozwalić? No kurde! Nie kumam za bardzo. Czasami jestem... Czasami niestety przyciąga mi celowanie z łuku do gościa, gdzie ja chcę tak naprawdę gdzieś obok, nie? Nie mogę tego wyciągnąć. Dobi. Cyk. Nie mogę odciągnąć tego kursora, tego znacznika na bok. Strasznie długo to trwa. Chyba wspomaganie celowania trzeba wyłączyć. No i proszę bardzo, sternik... Kaput. Szkoda, że akurat się odwrócił, jak wskoczyliśmy tam. Myśmy zrobili skrytobójstwo. To hell with London. Boudica was right to burn it to the ground. It's a brick and mortar shit house. So bright and beautiful set aflame. Will you rule over these cinders now? Yoke its people to your whims and needs?
You do have power here. Power you have earned. Ej, Odin, mam wrażenie, że mnie ciągnie w stronę złego, nie? No jakieś takie podszepty ma. Niemiłe. London is only a beginning. My order reaches further than your tiny boats can take you. Never forget, Trigger, my old friend. A man at sea may have gold and glory, but he is always a slave to the churning tides. We are that tide. Nara. Tak się ładnie spalił. No i pięknie. Czy coś możemy z niego jeszcze podnieść? Chyba nie. No i super. Ciekawe, czy dostarczył nam jakieś informacji na temat... Właśnie, jest jakaś nowa notatka. Prawdopodobnie na temat zakonu. Cyk. London. Ciekawe, kto teraz będzie nim władał. Albo RK, albo Stowe. Czekajcie, zobaczmy sobie na zakon, jak to wygląda. Mhm, mamy. Gorm. Kjotfersson. Czyli on był jednak jakimś takim większym pachołem w tej całej siatce zakonu. Ciekawe. There you are. The Drenger we must thank for our good fortune. How do I look? Half drowned and half burned? Not half of either. And far better for the blood on your blade. The compass is dead. London is yours to wreck or rebuild. We will rebuild. We'll strengthen the walls, reunite families, and likely use less wood, more stone. Ill-timed, Erke. I'd like a quiet moment to pray. We'll take it together. Until our next meeting. Ja tutaj czuję, że miłość rośnie wokół nich. O. You found two. Hi, Broga. And you deserve this. A silver ring for your raven perch. It was Trigger's before he gifted it to me. I say you've earned the right to wear it now. I am touched, Erke. I'll carry it with pride. Mają nawet dwa takie same długie łuki. Pięknie. Całkiem szybki wątek, mam wrażenie, nie? W sensie w porównaniu do poprzednich sojuszy, które musieliśmy zawierać, to ten jest całkiem był szybki. Zawierał się praktycznie całkowicie w Lunden. Trzeba było chodzić po Lunden, tego zgładzić i tak dalej, więc przyjemny. Bardzo przyjemny i ciekawy zarazem. Więc bardzo fajnie, podobało mi się. No to w takim razie do Kruczej Przystani, co? Żeby powiedzieć o tym... Nie. Goddammit. Okej. Tu. Żeby powiedzieć, że mamy kolejnego sojusznika. I zostały nam, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nic się nie zmieni, zostały nam dwa obszary, jeden albo dwa obszary do zawarcia sojuszu. Na pewno ten na S. Skorpion niż coś tam Shire? Zobaczymy, jak oni będą to wymawiać. To na pewno. I nie wiem, czy tam gdzieś te Essexy, Asexy, jakoś tak. Bardzo możliwe, że to są dwa obszary. No i zobaczymy, jakie też te wątki będą. Bo lundeński mi się podobał. Taki, wiecie, kurde, krew, odcięte głowy. Z Hythemem muszę porozmawiać o kolejnych celach, ale czy na pewno? Kurde, ile mamy tych punktów umiejętności teraz? Dwa, no to sobie poczekam jeszcze, żeby... Albo może najpierw, kurde, czekajcie, najpierw Randvi. Dokończmy jedną rzecz. Ciekawy jestem, czy mogę po prostu iść i zabić tego Kjotfessona. Bo teraz, jeśli on będzie gdzieś tutaj, to no nie będzie pod protektorem tego króla, nie? London is with us and cleansed of the order. Good. Hytham will be pleased. Tak, dwa obszary z tego, co widzę, jeszcze są te figurki.
I should speak with Hytham. A czemu z Hythem? Na obcej ziemi. Poka. Raport o Lundenie. A, czyli z Hythemem trzeba dokończyć ten quest. No dobra. Nie wiedziałem, że on ma tutaj coś do gadania w tej kwestii. Tak, wiem, że... Jezus Maria. Cały czas... I should speak to Hytham. No i przy okazji też możemy oczywiście odnieść medaliony. Ich trochę mamy, być może da nam jakąś umiejętność nową. The order has been purged from London. For now they hold no power there. That is good news. And I would celebrate, but for the fact that Jorvik now suffers from the same infestation. Jorvik is a city under Norse control. I should have less problem finding allies here. That is a hopeful way of seeing it. Speak to Ranvi when you wish to travel there. I tylko tyle? Nawet się nie odwrócisz do mnie? Nie no, tak całkiem szczerze. What the fuck? Czekajcie, bo chyba coś się zbagowało. I have something here for you. Tidings that may displease you. Tell me. You remember Kjotve's son, Gorm? Mhm. He has since taken his father's place in the order. A, to wszystko wyjaśnia. Is Gorm here in England? Is he another blotch on our list? He is one of our targets, yes. But he is not in England. He is further west, in fact. A land called Vinland, discovered centuries ago by an Irish sailor called Brendan. The Order of the Ancients has some recent fascination with Vinland, but I cannot say what it might be. Let me find out for you, after I silence Gorm. Vinland is far away, according to my source. It may take weeks to find him after a long and perilous journey. There is no danger that would cow me, Hytham. I'll speak with Ranvi and arrange passage. Was there something else? W zasadzie mogę przekazać talenty. Keep this. It serves your cause better than it does my pocket. Ah, good. I hope this one did not give you too much trouble. As a token of my deep gratitude, I want you to have this. Rozwinięcie zdolności trujący atak, dobra. Okej. I have to go. Then go in peace. No to w takim razie teraz faktycznie z Ranvi musimy porozmawiać. I być może oznaczył nam kolejne miejsce na mapie, no bo mieliśmy dwa sojusze, które musimy jeszcze zawrzeć. A teraz jeszcze wspomniał o tym Gornie. Nie, Petra, teraz nie mam moment to spare. Bo tu akcja jest, kurde, trzeba zakon wybić. Tak, pojawił się trzeci ten. Pokaż mu to sojusze. Have you spoke with Hytham about Vinland? Jezus Maria, jeszcze więcej, tam one na boku stoją. I have marked it on the map with a bit of guesswork as to its location. Let me know when you wish to leave. No dobra, ale na jaki to będzie poziom? To jest pytanie. Bo tutaj mamy Oxenfordshire, a tutaj mamy Shropshire. No i tutaj daleko na północy jest Jorvik. Ale 190 poziom jest wymagany do tego, znaczy wymagany, zalecany. No to lecimy według mocy, co? Oxen. What of Oxenfordshire? Sigurd told me he had business there. Ah, yes. Sigurd is there now, in fact. O, he bids you go meet him as soon as you can. Super. He has partnered with a rebellious thane called Giedrich and hopes to install Giedrich as elderman in exchange for an oath. There is an alehouse at the center of Buckingham. Sigurd will meet you there. No i super. A tak właśnie się jakoś zastanawiałem. Gdzie ten Sigurd? Całkiem dużo czasu nam zeszło na to, żeby się przygotować. Where is Buckingham? Along the great Ouse River that divides Oxenfordshire. Sigurd will be pleased to see you. Bracie, lecę. Dobra, czyli mamy kolejny sojusz do zawarcia. Rozdział pierwszy, okej. Okay. Zobaczmy, jak to jest na mapie świata. Tutaj, tak? No, to musimy, kurczę, skądś tutaj przylecieć. Na pewno stąd. Będzie najszybciej. Ciekawe, czy uda nam się też przy okazji... Mogę tutaj wejść do tego... Nie, kurde, nie mogę wejść do spisu zakonu. Bo chętnie bym... zobaczył, czy odkryto nam też jakieś informacje o tych takich płotkach z zakonu. Tych, którzy są jakby tymi gałęziami tylko, a nie konarami.
mogę sobie w zasadzie zobaczyć teraz. Zakon. No i zobaczcie, i mamy. Znaleziono wskazówki. Żagu jest w Jorwiku. Igo jest w Jorwiku. I skarbnik jest w Jorwiku. Kontynuuj wątek fabularny, szukać kolejną wskazówkę. No, czyli prawdopodobnie tych w Jorwiku trzeba będzie dojechać prędzej czy później. Koniu? Kurde, brakować mi będzie tego jelenio-łosia. Czy myszo-jelenia. Tak zwał, tak zwał. Dobra, cyk. Czyli znowu wątek, w którym trzeba będzie obsadzić na tronie kogoś, kogo później będziemy chcieli mieć za sojusznika. Ty, ile tutaj lisów? What the fuck? W Anglii tyle lisów jest? Dobra, krówki. I tutaj na nas czekają. Przy okazji możemy odkryć port. Prawdopodobnie. O! Tak nagle z dupy zaczął padać. Fuck. Dobra, zlokalizuj Sigurda. A tam. No, jest Sigurd. I to jest to. Dobra, może zejdźmy, bo widzę, że na koniu tu nas chyba bardzo, bardzo, bardzo dobrze widzą. Gdzie on jest? Tutaj. To coś mi się wydaje, że trzeba będzie ich po prostu wybić. Tych jest sporo. Dzień dobry. Pan mógłby paść. Hello. Czy tu jest Sigurd? Dzień dobry. Czy to nasi? Nie, niestety to nie nasi. No wypadł, wypadł, kurde, z baru. Ty, Erosona mam. Ty, no zaraz. No dobrze, że sobie poszli. Pyk. No gdzie? Z tą wichurą. Cyk. No i gdzie się schował ten nasz? Srebro. Kurde, trochę się boję tutaj bić wśród cywilów, bo nie są synchronizację zrobi. Myk. Jeszcze ktoś? O, pikinier, pa, 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 pa. No co za menda? Dawaj trochę zdrówka. I przylecieli kumple. Gdzie? Z tą piką. No pa. A ty kurde gnoju. Masz. Skurczybąk z tą... Z tą piką jest całkiem mocny. Dobra ludzie, nie będziecie mieć z nimi problemu, jak ich wszystkich wybiję. No. I to już było na tyle. Jeszcze? Ty, zostaw to! Aha. Tylko żeby rzucić. No. Jeszcze ktoś? Dziękuję. Dobra, gdzieś tutaj miał być, tak? Czy uciekł? No właśnie, i Sigurda nie ma w pobliżu. Może ktoś w karczmie widział Sigurda? Oj, na pewno karczmasz. Oni wszystko wiedzą. Dzień dobry. These soldiers always leave a bleeding mess. Are you the alewife here? You are not welcome here.
I've had enough trouble with Danes today. I'm not here to cause trouble. I'm looking for my brother, a large Norseman. I może coś o tym wiedzieć. Him, what caused the ruckus? Him and that other one were here, talking to Thane Diedrich. Then Lady Edwin's soldiers swept in. A fight broke out. Your brother and the tanned fella got away. Siostra nie lepsza od brata też przyszła i bitkę zrobiła. I'm sorry to see that. He's well liked in these parts. Which way did my brother go? What's it worth to you to find out? I'm asking a simple question. Look, Dane, you start a scene or a scuffle and I'll scream for soldiers. No, to możesz wołać, chyba ich nie będzie, co? You seem to respect this man Giedrich. If he was talking to my brother, it's because he wants what's best for this Shire. Maybe you're a woman who also wants Oxenafort Shire to be free and to decide its own fate. A woman who'll stand up for her village, who won't be crushed under the boot of oppression. Ładnie powiedziane. I hope I am. Such a woman would help me find Giedrich's friends. You're right, you are. Your brother and his friend jumped through that window there and scampered off towards the river. It's a good bet they hid in one of them fish houses. No i dziękuję bardzo. Widzisz, trudno było, nie trudno było. Sigurd and Basim headed south. They wouldn't go far. I'll check along the river. Along the river. Show me what lies ahead. No jasne, że tam. Tam, gdzie są strażnicy. Ha! Dobra, pójdziemy trochę naokoło. Powiem wam szczerze, że to moje przebranie, to jest takie o dupę rozbić. I tak mnie wszyscy widzą. Mogę? Dzień dobry. Wait! Stop! No co ty, kurde, gościu? Alan wasahlan, Eivor. We could have caught you to bloody giblets, Wolfgist. Wise on nerve, brother. It's not like you. Half the soldiers of the Shire are hunting us. You must have noticed. Is that why you haven't come home? You're playing hide and fetch with Mercian soldiers. Your brother's a busy man, Eivor. Weighed down by pressing duties. It's good to see you again, Basim. Even if you haven't kept my brother trained on the task at hand. It's not my place to lead your brother about like a bridled mare. Now there's an idea. Brother, we should be forging alliances. Send this man back to his warren before he leads you astray. Eivor, gods above, I'm grateful you've joined us. We have made strides towards an alliance, in fact. A local thane called Giedrich has pledged an oath to me. I've heard of him. The alewife also mentioned a Lady Edwin who commands the soldiers. Why not ally with her? Lady Edwin's husband was the Shire's elderman, until Gudrun's army ended his life. Now she's taking up her husband's fight, with a promise of aid from King Alfred. Kobieta, która zarządza wojskiem? Edwin vows revenge on the Danes who stole her husband and her livelihood. From what we know, Alfred is a fearsome king. If Edwin can win his full support, this Shire is lost to Wessex. So to fight her, you've pledged your sword to a minor thane who likely commands a gang of farmers and fishermen. Have faith, Eivor. A few hundred Saxons armed with hayforks and billhooks can be terrifying. Gods. All men and women, noble or peasant, have within them the seeds of something greater. This is true. Sometimes greater than the average mind can find. Znam takiego jednego, który został nabity na widły. Shackles now. All your plotting has turned to ash. Not if we act soon. She dragged her prisoners to the longhouse. With you here, we can mount the surprise strike. If Giedrich is our best chance for an alliance, let's see it done. Rozpoczęto wątek Oxenfordshire. Kamień paladynki. A kimże ta paladyn... Oj. Sigurd. Has Basim talked you into something of little reward? Eivor, have you lost hope in my warcraft? I heed Basim's wisdom, but he follows my lead. Always. He has the look of one who trusts none but himself. Basim is secretive by nature, but he is wise and forthright. And he has opened my eyes to a magnificent truth. He has promised me a reward so... No nie, naprawdę! Boże, ile tych strażników jest! Przepraszam, no jednego tylko odpaliłem.
Nie będę się z nimi wszystkimi lał, tam z okolicy tylko wybiłem trochę. Ale jest tu ich zdecydowanie za dużo, żeby się spokojnie przemieszczać. Trochę mi, kurde, brak poprzedniego miasteczka, w którym mogliśmy spokojnie sobie łazić praktycznie. Tylko niektóre miejsca były zabronione. Oj, ty. Zamknięte? We shall soon be the lords of Mercia, then all of England. Basim has a deep insight. He's read wisdom in the lines of my face and heard the litany of my forefathers. And well, there will be time enough. Czyli Eivor jakoś nie za bardzo Basimowi ufa. Dziwne. A powiedział: a dobrze cię widzieć, Basimie, nie? Ale później odeślij tego gada, który ci tu szepta do głowy. Kill this sweaty fishwife. Stay your blades. This traitor Giedrich will face trial, as will all the treasonous thanes of this shire. You're the traitor, Edwin, calling on Alfred of Wessex, begging for his army. Clap your mead hole, Giedrich, lapdog of the Danes. You'll sell us out to Wessex, and that poxy-ass bastard Alfred. We won't have it. Lady, there is no need for slaughter. We all want peace for Oxen for Sire. Can we find some agreement? Sire. You heathenish fork-tongued dame. Foul-smelling heap, I shit on you all. O, dobra, no to let's go. Choose your next words with care. For you see before you the future master of all England, Sigurd of the Hungry Raven Clan. Lay down your arms. Free my friend here and kiss my lordly feet. You will not get a second chance. Oj, będzie bitka. Sigurd, are you cracked? And you can kiss my rosy red ass, wayface. I've done with this offal. I leave them to you. Flay them alive and tan their flesh for saddles. No ale kurde, naprawdę? What have they done to you? What kind of mess did you get yourself into? Syk. Na deptonko. To jakieś kurde bimboki, takie małe. Prąży może być problematyczny. Syk. Porobiony. Dobra, i chorąży. Chorąży, pokaż nóżkę. Pokaż rączkę chorąży. Tak, kurde, nie chcę pokazać rączki. Ty, co jest? Nie chcę! To graficznego, lol. Dobra, porobieni. Ty, gdzie on polas? A ten co? Dalej się uciec nie dało? Super. Został tylko i wyłącznie chorąży. Chorążemu w rączkę trzeba było strzelić. Widzę, że chorąży twardy. Nie ma co. Musi znaleźć sobie zdecydowanie lepszych. Lepszych ochroniarzy. Good lord, you fight well. Thank you for that. Giedrich, this is Eivor. My stone-armed sibling. Well met. That was your plan, Sigurd. To charm the lady with your vague hope of kingship. Prophecy, Eivor. Not hope. O, no time proroctwem. To squabble. Edwin's taken most of the Shire's thanes. She has her way. They'll be dead by supper. Tend your wounds, Giedrich. We'll free your friends. And what of the holy woman, Fulke? You promised us a meeting with her. I did, aye. But it's a fair mystery why you'd want to talk with... Where is she? Thane Holt will know. Fulke lives on his lands, but he'll be dead with the rest if you don't stop the trial. Tell us where, and we'll go now. Their lives depend on the speed of your tongue. Southwest of here, halfway to Oxenforda, at the Leech Vila garrison. Basim, Eivor, to horse. No i kurczę, cyk. No i to mi się podoba. Być jakimś takim, wiecie, konkretnym, nie? Garnizon w Leech mieści się w południowo-zachodniej części Buckingham. Poka, poka. Jak to wygląda południowo? Jest, faktycznie, faktycznie. An ally, Eivor. A most important ally. A
holy woman betrayed in prophecies and secret knowledge. That is not the sort of alliance we're looking for, Sigurd. No, it's even better. You cannot imagine what discoveries await. You're speaking strangely, brother. Właśnie jakoś taki jest oczarowany tymi... Nie wiem... Jak to powiedzieć, ale jakby mu trochę Basim zmącił głowę tymi wszystkimi mrzonkami, nie? Takie mam wrażenie. Ciężko powiedzieć, co mu tam w głowie. No i przy okazji jakoś tak dziwnie się zachował, że mówił, że że ocałuj moje buty, monarsze. Bo ja będę największym władcą tych krain. No kurde. Był skory do bitki, ale... Because I'm alive, Eivor. My heart's alight with the fuel of battle fire. Like old times, eh? Yes, Sigurd. Like old times. Remember our hunts beyond the Northern Way? Our first big kill was a 10-point deer. We brought it down together. The arrows from our bows like darts of ice. With sharpened shin bones for skinning the beast. You on the right, me on the left, we leapt and struck. We crashed to the ground like a felled tree. Then the bloody struggle. Damn animal bit my hand. Never knew a buck could bite so hard. But I pierced its throat, spilling its life wine into the drifts. That put an end to him. Such tales you siblings tell. Just one of a thousand. Basim, jeśli tam nie odzywaj, bo zaraz dostajesz gonga od Eivor. Cię coś podejrzewa tutaj. Nieładnie. You haven't yet explained who this Fulke woman is. When the time is right, I will. She is the fulcrum of a larger plan. Above conquering England. What larger plan could we need? Patient. Tutaj. Do you see? Fine. Keep your dread secrets, brother. But if this alliance fails, you may take them to your grave. This fever will break once you know the whole truth. I promise. Tu mogę się schować? Tak. Dobra, słuchajcie, to w tym miejscu sobie zakończymy, przed tym garnizonem. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.